Poprzednio w Hardline. Policja! Trzymaj się! Kurdele! Czemu nie sprawdziłeś drzwi? Zająłem się aresztowaniem. To ty miałeś mieć oko na pokój. Ruchy, ruchy! Jest mój! Pogarszasz swoją sytuację! Musimy go unieruchomić. Masz prawo zachować milczenie. Czterech podejrzanych nie żyje, a jeden przebywa w areszcie po dramatycznym nalocie policji na hotel Vowertown. W tym tygodniu to już czwarta bitwa wojny narkotykowej w Miami. Poprosiliśmy o komentarz kapitana Juliana Dowsa. Dochodzenie wciąż trwa. Bez komentarza, sir? Powiedziałem, że trwa dochodzenie. To chyba jest komentarz. Inaczej powiedziałbym bez komentarza. Gdzie się wszyscy podzieli? Na wojnie narkotykowej. Było w telewizji. Jak w latach 80. Trzeba się będzie wbić w białą marynarkę z poduszkami. Koniecznie z różowym t-shirtem. Tymczasem lądujesz w sekcji specjalnej. Detektywi Mendoza i Dao, proszę do biura. Wy dwoje się znacie? W sumie. To się poznajcie, jesteście partnerami, siadać. Detektywie, dziś udało się panu przejąć kilkanaście kilo kokainy. Gratuluję. Więc proszę mi wyjaśnić, czemu koka jest znakowana? Znaki wytwórcy potwierdzają, że towar jest wprost ze źródła. Właśnie. Pańska koka miała oznaczenie, którego dotąd nie widzieliśmy. A zatrzymany dealer twierdzi, że otrzymał ją od Tysona Latchforda, z którym detektyw Dao miała trochę do czynienia. Proszę go tu ściągnąć na pogawędkę. Szefie, poprzednia akcja Mendozy w terenie, bez urazy, zakończyła się chujowo. Na pewno. Bez problemu się dogadacie. Odmaszerować. Żeby nie było, to Stoddard kierował akcją w tym pokoju hotelowym. Z pewnością. Ale wykręty nic tu nie dadzą. To nie wykręt, tylko kontekst. To może opowiesz mi o Tysonie Latchfordzie? Jego koka jest dla nadzianych gości. A ci, których przymknąłeś, to nie jest liga Tysona. Co najwyżej sypnie kolegom trochę darmowego towaru od święta. To znajdźmy któregoś. Czytasz mi w myślach, detektywie. Hej, uważaj dziś na siebie. Wojna z narkotykami to nie żarty. Nie musisz mi mówić. Przez ostatnie pół roku straciłem dwóch przyjaciół z patrolu. Tak, słyszałam. Przykro mi. Mnie też. W Miami wszystko się zjebało. Ale to też taka nasza praca, nie? Odkręcać to, co się zjebało. Stoddard to właśnie o tobie mówił. Że niby co? Że uwielbiasz pracę pieniarza. Proszę pana, pani władzo! Hej, hej! No, Chryste, to... Zajmę się tym! Weź nie pryskaj na szybę. Hej! Spoko, spoko. Ej, no może tak, może odpalicie mi $5. Dobrze? Wiem. Jestem po prostu takim, jak to szło, kapitalistą. Sorry, ale nie. Jestem na służbie. Okej. Dobra, niech pan strzeże lokalnej społeczności! Tupek! Wiesz, wychowałem się niedaleko stąd. Serio? Od zera do milionera, tak? Niech zgadnę. Pochodzisz z South Beach. Nie, coś ty. Z Los Angeles, hrabstwo Orange. A, więc od milionera do zera. Tak, coś w tym stylu. Co tu się dzieje? To pewnie obława na dealerów. Hej, nie zgadzam się na żadne przeszukanie! Mam uzasadnione podejrzenia, niepotrzebna mi twoja zgoda. Hej, Guzman, co się dzieje? To nasz stary przyjaciel Hux. Złapałem go z bagażnikiem wypchanym hotshotem. Nie ruszaj się! Hux, gdzie twój kumpel Tap? Nie mam żadnego pojęcia. Szukacie Tapa? Tak. Widziałeś go? Nie, ale widziałem jego zioma Brixa. Szwendał się z ekipą Tapa na 12 ulicy. Dzięki, Guzman. Bardzo pomogłeś. Dobrze poszło, detektywie. Otwórz mi! To jest mój dom! Nic nie poradzę, żona do mnie pisze! Więc wychowałeś się w Miami, ale się tu nie urodziłeś, prawda? Nie. Jestem z Hawany. Naprawdę? Jak się stamtąd wydostałeś? Z matką. To twarda babka. A co z ojcem? Nie mam pojęcia.
Nie widziałem go chyba od 20 lat. Chcieliśmy spierdolić jak najdalej od niego. Wciąż mieszka na Kubie? Jeśli miałbym zgadywać, to pewnie już nie żyje. Co mnie w sumie urządza? Brzmi jak prawdziwy dżentelmen. Ta, coś w ten deseń. Tak, te dupki cofnęły mój zakaz sądowy. Bo nie miałam dowodu świadczenia usługi. Znaczy, skąd mam wytrzasnąć dowód, jak nie wiem, gdzie ten... Kurwa! Hej, chwilę, zwolnij. Okej. Przepraszam, coś się stało? Zamknięcie, kurwa, nie pasuje. No to powodzenia. Pierdol się! Mam wezwać wsparcie Mendoza? Tak. Centrala powinna przysłać antyterrorystów. Chodź, jak wbijemy się tam radiowozem, zrobi się nieciekawie. Tu 13, opuszczamy pojazd. Władze odizolowały slumsy, więc jest tylko jedno wyjście. To tylko dodatkowo wkurwiło mieszkańców. Koleś, którego szukamy, zwykle kręci się w tej okolicy. Tak, ale dawno tu nie byłem. Pójdę za tobą. Kurka, nieciasne trochę te spodnie, pani oficer. Tomas, nie chcę ci przeglądać kieszeni, i tak wiem, co tam znajdę. Na to wygląda. Ruben, uspokój może kolegę, a to zapadnij właściwie... do tego. Nie mam torby, żadnej technologii, skrowy. Uwaga! Ostrożnie, Mendoza. On jest nieprzewidywalny. Z tobą zawsze się wszystko rozwijało czas. Idź przodem, mnie już zna. Ja chuj na to kładę, bo i tak damy radę. I chuj! Przejdzie, a? Przejdzie? Tak! Czego wy chcecie? Policja Miami. Mamy kilka pytań. Pani detektyw, co to za jeden? To mój nowy partner, Briggs. Przyszliśmy pobawić się w dwóch złych gliniarzy. A twój koleżka Tab, to gdzie biega? Weź pierdalaj, co? Dobra, przejdźmy od razu do rzeczy. Zaobrączmy go, Nick. Gadaj, gdzie Tab, to sobie pójdziemy. Służyć i chronić. Taki chuj. Siedzi dzisiaj na kanapie, okej? To właśnie chciałam usłyszeć. Chodźmy, Mendoza. Nie może ci to uchodzić na sucho cały czas. Znam swoje prawa! I co, chcesz go tak zostawić? To na pewno rozsądne? Nie, ale za to mam pewność, że w zeszłym roku próbował zdjąć tajniaka. Później. Chodź, kanapa ta jest w Arcola Project. Uśpieszmy się, nie wiadomo do kiedy tam będzie. Cofnij się.
Nie zbliżaj się. Dawaj, tędy. Nie powiesz nikomu, że to robimy. Prawda, partnerze? Co dokładnie zrobiliśmy? Dobry chłopiec. Dobra, chodźmy. Zajmę się tym. Przechodź, Kai. Dziękuję uprzejmie. Przy okazji przepraszam za ten komentarz o pierdolniku. To była ciężka akcja. Ale dałeś sobie radę. Tak w ogóle to co sądzisz o Stodardzie? Miałem okazję dobrze go poznać. Stodard to słoń, a świat jest jego składem porcelany. Rentapa. Jeśli ktoś nas zobaczy, ostrzeże go. Nie możemy się rzucać w oczy. Jasne. Widzisz? Twoja dwudziestka jest teraz moja. Może zagramy w innych. Cholera, blokuje przejście. Rzuć czymś, odwróć jego uwagę. Ach, co się znowu zepsuło? Daryl? Brzmiało, jakby coś spadło z dachu. Jak zepsuje się klima, wyprowadzam się do siostry. Jak coś się zepsuje, to naprawię! Tap jest tuż przed nami, ale nie ma mowy, żebyśmy minęli tych dwóch, nie eliminując chociaż jednego. Rozdzielisz ich? Zajmę się tym. Tap to największa kłótwa, jaką znam. Nie kupi ci nawet coli, jeśli nie będzie mógł tego zrozumieć. Nasz człowiek powinien tu być. O, cholera! Dobry wieczór, Tap. Nie uciekaj, bo cię dogonię. Szukamy Tysona. Jesteś jej nowym partnerem? Pokazała ci już to całe karate? Trenuję krav magę. Karate jest dla idiotów. Jesteś mocno jebnięta. Tap i Tyson dorastali razem. Białe chłopaki szukali wrażeń. No i Tap wpadł. Wstawaj. Ręce na głowę. Hej, gadaj Tap, gdzie Tyson? Sporo ludzi szuka Tysona. Oglądacie wiadomości, nie? Gość się zaszył. Średnia długość życia w tym interesie spadła ostatnimi czasy. Ta, mieliśmy nadzieję, że powiesz nam coś więcej. Za mało mi płacą, Fidel. Nick, weź go skuj. Już myślałem, że nie poprosisz. Powiedzcie mi jedno, was to jara gliny, co? Może na początku, potem się tym nudzisz. Tak. Jestem w szoku, kolego. Mam na to receptę, słowo. Wiem, że jest na ciebie papier. Wiem, że trzymasz kokę tuż za rogiem pod kontenerem. Wiem też, że ten gość, który uciekł, przenosi ją w bezpieczne miejsce. I myślę sobie, że jest trochę za młody na to gówno. Więc tak. Wszystko mi mówi, że musimy cię zgarnąć. I to teraz. To co mam dla was zrobić?
Hej, pasuje ci ta słuchawka? Tak, pasuje. A jak podsłuch? Powiedz coś. Benedykt Arnold. Ej, cwaniaczku. Żaden z ciebie Benedykt Arnold i nie jesteś szpiclem. Po prostu wchodzisz, sprawdzasz, czy jest Tyson i wypierdalasz. Przecież to łatwe. Dlaczego sam tego nie zrobisz, cwaniaczku? Musimy mieć skan twarzy. Twój skaner jest podłączony do wszystkich lokalnych i federalnych baz danych. Witaj w świecie Justa. Śledź jego ruchy na skanerze i dopilnuj, by tego nie spieszył. Pane śmierć, galano ci powiem. Siema, szukam Tysona. Tysona? To nie takie proste. Stary, pomóż mi na tu w potrzebie. Żoneczku, idź do domu. Słuchaj, muszę się z nim zobaczyć. Spokojnie, po co te całe nerwy, bracie? Dobra, idź. Idź, wpuść go. No to jesteśmy. No dalej, Tap, zaprowadź nas do Tysona. Nie rozpoznaję tych typów. Trzymaj się skanera. Dowiedz się, co to za ludzie. To urządzenie ma wbudowany mikrofon. Skanuj uważnie i miej uszy otwarte. Jak się to kończy? No właśnie, kurwa, tak. Wyrodź psa. Co się tu zrobiło? Jest tutaj Tyson, czy nie? Tak, mamy do pogadania. Zrozumiano. Tyson jest tam. Masz 5 minut. Rewelka. Tap, co ty tam robisz? To Tyson. Przeskanuj go. Potrzebujemy dowodu na to, że tu był. Kurwa, wciąż nie widzę Tysona. Może się przesunie. Mam ruch w interesie. Przestań już rozpytywać o mnie. Nie jest bezpiecznie. Tyson, tylko jedna uncja. Proszę. Dobra, siadaj. Zobaczę, co się da zrobić, dobra? Oczywiście, oczywiście. Ej, chwileczkę. A to kto do cholery jest? Nie mam pojęcia. Co chcesz zrobić? Przeskanować tylu, ilu się da. Cholera! Chcą dorwać Tysona! Szybko! Musimy się do niego dostać. Centrala, tu 13. Doszło do strzelaniny. Wkraczamy! Uwaga! Mamy doniesienie o strzelaninie na zbiegu 3 i 33. Ruchy! Co to są kurwa za typowie? Podobno Nelt wynajął jakiś gości z Juarez. Juarez? Nelt by ściągał ludzi z Juarez? Prędzej z Atlanty. Stać! Ci klienci, co tu sobie strzelnicę urządzili. Ja pierdolę! Jebani gliniarze! Kaj! Osłaniam cię, Nick. Chyba znam tego faceta. Kto to był? Policja! Ani kroku! Nieźle. Centrala, przyślijcie transport. Ani kroku dalej! Kto to jest do kurwy? Mam drugiego na celowniku. Myśleliście, kurwa, że się po prostu wywiniecie? Zatrzymaj się! Policja! Ja
Jadą! Tu trzynastka! Uwaga! Do grupy uzbrojonych ludzi! W porządku, trzynastka. Uważaj na siebie. Dawaj! Tylko oszczędzaj amunicji. Widzę go! Korytarz czysty. Sprawdź salę. Zrozumiano. Użyj skanera, może znajdziesz jakiś dowód, żeby doprowadzić nas do Tysona. Dobry początek. Pamiętaj, że urządzenie sygnalizuje obecność dowodów. Nick, spójrz na to. Znalazłaś Tysona? Popatrz na to, Kai. Tysona tu nigdy nie było. Gadali przez komputer. Cholera. Spróbujesz jeszcze raz? Noż kurwa mać. Wy ich tu ściągnęliście. Prawda? Sorry, ale to ty jesteś dupkiem, którego chcieli zabić. Cześć, Tyson. W dupę. Jeszcze tego brakowało. Twój koleś tam przepadł, a wszyscy twoi ludzie nie żyją. Kurwa! Słuchaj. Po prostu ich znam. Czasami popchnę im trochę towaru, nic więcej. Kto chce cię zabić, Tyson? O takich sprawach raczej się nie mówi przed czasem. Powiedz, gdzie jesteś. Możemy cię ochronić. Wybacz, ale nie wydaje mi się. Kurwa. I co teraz? Gość zginie, jeśli go nie znajdziemy. Centrala, tu trzynastka. Musimy namierzyć IP połączenia wychodzącego. Już namierzamy, trzynastka. I mamy połączenie. Dajcie nam kilka minut. Zrozumiano. W drogę. To im zajmie więcej niż kilka minut. Czyli wiemy, co kombinował Tyson, ale nie mamy pojęcia, gdzie jest. Mendoza, musimy stąd spadnąć. Serio? Ktoś widział tę dwójkę glin? Nie ruszaj się! Nie fajnie. Zajmę się tym, Nick. Cholera! Radziec! Mam go! Trzynastka! Mam tu grupę uzbrojonych ludzi! Urwać go! W porządku, trzynastka. Uważaj na siebie. Widzisz go? Trafiłem go! Napastnicy są uzbrojeni. Nick!
ruszyć się! Dzięki, centrala. Czekam na info. Twój kumpel Dyson nie ma pojęcia, co go czeka. Wyślę na miejsce jednostkę powietrzną. Potem wpadamy tam, zabieramy go i wypadamy. Wyważ te drzwi, Mendoza. Ale wiesz, że potrzebujesz nakaz? Spokojnie, chłopcy. A ty co? Wszystkie kodeksy znasz na pamięć? Słuchaj, nie chcemy cię aresztować. Teraz musisz zniknąć. Wezmę tylko swoje rzeczy. Hej, możesz nam powiedzieć, co tu się dzieje, he? Wiesz, czym się ostatnio zajmuję? Papierami. Od dawna nie robię na ulicach. Ostatnio wszyscy rzucają się sobie do gardła, a ja chyba walczę po niewłaściwej stronie. Możemy o tym pogadać... Czaj! Pierdolę! Została! Rety! Jak to wygląda? Jezu! O Boże! Dobra, będę uciskał ranę, okej? Okay? Chwilę! Wiem, musisz wytrzymać. Nie przyszliśmy tu po ciebie! Nie zostawię cię. Pierdol się! Skarżuj Tysona! Zapuścić mnie w miasto! Została! Kaj! Kaj! Kaj, patrz na mnie! Kaj, mów do mnie! Kaj! Kaj, trzymaj się! Broń! Na glebę mówię! Hej! Jesteśmy glinami! Ona jest ranna! Chyba trafił w tętnicę. Masz szczęście, że się nie wykrwawiłaś. Ręce do góry! Już! Mnie też jest bardzo miło. Detektywie, zna go pan? Co? Jego? On tu tylko robi w papierach.